Witam was, Nikolę. Pewnie się dziwicie, co to za pole takie wykoszone, przerwane. A jest to pole po uprawie pomidorów. Jest to właściwie kawałek pola po uprawie pomidorów. Na dowód spójrzcie. Tu są jeszcze owoce. Tutaj były pomidorki Black Sherry. No a tu mamy przyczynę, dlaczego uprawa pomidorów się skończyła, czyli zaraza ziemniaczana. Spójrzcie, tutaj na tych krzewach też już się zaraza zaczęła rozwijać. One popadały, te pomidory są już wszystkie porażone. No i trzeba zagospodarować teraz ten teren. Przygotować go do następnego roku. Jak to zrobić? Po pierwsze, ja już tutaj jeden pomidor usunąłem. One były wszystkie zarażone. Więc idąc za tym przykładem, pierwszą czynnością jest usunięcie wszystkich pomidorów. Wszystkich zarażonych, wszystkie, które mają oznaki chorobowe. Te, które nie wykazują oznak choroby, można zebrać. Zaraz wezmę łopatę. Można zebrać i w domu przechować. Z reguły jest tak, że jeśli część zbierzemy pomidory, jeśli są zaatakowane zarazą, to część z nich i tak będzie do wyrzucenia. No ale zawsze coś będzie do odratowania. Tak, mamy pomidory zerwane. Ja zaraz je porozwiązuję i będziemy kontynuować film. Miejsce mamy wstępnie wysprzątane. Spójrzcie, taka taczka pomidorów była. Spójrzcie, jakie ładne systemy korzeniowe one miały. I teraz tak. Po wygrabieniu, po wyrwaniu wszystkich pomidorów przychodzi najgorsza część, czyli wyzbieranie wszystkich owoców, które zostały na glebie. Wiadomo, jak my tymi krzewami szarpiemy, rzucamy. One najzwyczajniej w świecie opadają. I jeśli byśmy je zostawili w podłożu, byśmy przedłużyli sobie trwanie choroby. Co jest ważne, jeśli robicie teraz cokolwiek przy pomidorach zarażonych zarazą w gruncie, nie idźcie od razu do tunelu do pomidorów, ponieważ na dłoniach przeniesiecie sobie zarodniki chorób i wasze pomidory mogą po prostu nie dojrzeć. Jeśli macie zagony i prowadzicie gospodarkę no dig, no to wyprzątnięcie owoców obsypanych, krzewów pozostaje wam po tej pracy. Przynajmniej ja tak zrobię. Wysiać jakiś poplon. Ja tutaj też zruszę delikatnie tę ziemię, bo ona podczas wyrywania sama się dość ładnie zluzowała. Jeszcze oczywiście to wszystko powoli pozbieram, odchwaszczę i wysieję na to poplon. Poplonem będzie albo gorczyca, albo facelia, albo łubin. Wszystkie te rośliny są o tyle dobre, że one pomagają odkazić ziemię oraz wszystkie rośliny strączkowe przy swoich korzeniach zbierają azot. Dlatego jak ten poplon wyrośnie, ja nie będę go, można go przekopać, ale ja go po prostu wezmę, zetnę i przysypię 2-3 cm warstwą kompostu. Niech to mi pod przykryciem się przerobi i będę miał bardzo ładną masę zieloną, bardzo ładne, przygotowane miejsce pod uprawę. W przyszłym roku na tym miejscu najprawdopodobniej będę uprawiał
warzywa korzenne, takie jak marchew. Tak więc nie ma aż tak dużego ryzyka przetrwania chorób zarazy ziemniaczanej zarodników w glebie. Niemniej jednak, jeśli byście robili to w miejscu, w którym ciągle macie pomidory, taką ziemię należy odkażyć. Tak jak mówię, dobrym sposobem na odkażenie jest zasianie faceli lub gorczycy. One po prostu wspomagają proces oczyszczania ziemi z zarazy. Jak również to, co ja stosuję, ale to stosuję w tunelu. Całą ziemię przed przekopaniem zlewam gnojówką ze skrzypu. Skrzyp ma właściwości odkażające. Dzięki niemu pozbywam się problemów z zarazą ziemniaczaną w tunelu z ziemią. Jeśli tak jak u mnie, tunel będzie stał przynajmniej w przyszłym sezonie jeszcze w tym samym miejscu, w którym jest na tą chwilę postawiony. Wszystkie te prace możecie wykonać już teraz. Ważne jest, żeby, nie mówię, że w 100%, ale jak najdokładniej wyzbierać te pomidory, które zostają, ponieważ one są wszystkie zarażone właśnie zarazą ziemniaczaną i jeśli je przekopiemy, zarodniki tej zarazy po prostu pozostaną w glebie. Jeśli natomiast byście nie chcieli wysiewać tutaj poplonu, a chcecie coś tutaj uprawiać, no to trzeba powtórzyć całą procedurę, którą wam powiedziałem, czyli pozbierać, wyrwać krzewy, pozbierać pomidory, odchwaścić, jeśli macie tak jak u mnie chwasty, trochę ich zostało, ale sami widzicie to, jak jest ziemia dobrze przygotowana, to te chwasty bardzo delikatnie wychodzą. Spójrzcie, tutaj pomimo tego, że pomidory rosły, ta ziemia jest cały czas wymieszana z kompostem. Pomidor po prostu nie zdołał wybrać całego obornika, który był mu dany pod korzeń. Dlatego ta ziemia sama w sobie jest dość urodzajna. Dlatego nie ma sensu też, jeśli nie chcecie siać poplonów, żeby ona leżała odłogiem. Można tutaj wysiać sałatę, rzodkiewkę. Wszystkie takie warzywa, które jeszcze zdążą bez problemu wyrosnąć. Rzodkiewka wiadomo, 3 tygodnie i jest. Sałata troszkę dłużej, ale nie ma sensu zostawiać ziemi odłogiem, ponieważ ona bardzo szybko zarośnie zielskiem i będziemy mieli tylko problem z odchwaszczeniem. Tamtą aksamitkę jeszcze zostawię, bo ona dość ładnie rośnie. Dwie musiałem wyrzucić, ponieważ już tak zmarniały pomiędzy pomidorami. Tutaj jeszcze zobaczcie, jaki mamy jarmuż. O jarmużu też nagram osobny odcinek, bo to jest warzywo banalnie proste w uprawie, praktycznie bezobsługowe. Ja tylko wysiałem, potem wsadziłem i to jest wszystko. A spójrzcie, jakie ładne duże liście. Jest trochę tych białych muszek, ale to jest sporadyczne ilości. Tak więc nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny. Jeśli tak, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.